W scenie otwartej razem ze mną, Kasia Lorenz, witaj. Witam cię serdecznie, witam państwa. Tak cię uprzedzę, że Scena Otwarta to jest program, w którym wspominamy. Lubisz wspominać? Mm. Lubię. <laughs> Ale co najbardziej lubisz, te dobre rzeczy, czy te bardziej, e... te bardziej przykre? Wszystko trzeba wspominać. Myślisz? Wszystko trzeba wspominać, bo. Skąd byś wiedziała, że jest dobrze, jakby się te złe rzeczy nie działy? W sumie, w sumie takie są fakty, no tak, no jest potem porównanie. Tak jest. Nie jest wcale tak źle, bo, bo pamiętam, tak jak Tak jest. Wtedy... Dokładnie tak, jak no, mówisz. Ja pamiętam, jak, jak kupowałam jogurt i bułkę, to musiałam jogurt odłożyć. Były takie czasy. No tak Były. mniej więcej. Tak mniej więcej tak, tak, tak to się, się dzieje. Ale słuchaj, Kasiu, my dzisiaj muzycznie troszeczkę powspominamy. Przenieś się teraz wspomnieniami do czasów, kiedy zaczynałaś swoją przygodę z muzyką. Kiedy to było i dlaczego tak się stało? Mm. Przedszkole, starszaki, yy, kołysanka dla lalki. Nawet koło ją sany? pamiętam. Naprawdę. Tak. I od tego się wszystko zaczęło. Chociaż moja mama zawsze twierdziła, że ja już w środku śpiewałam, mm. a jak się już urodziłam, i nawet jak płakałam, darłam gębę okropnie, to jednak to miało swoją melodię. Wiesz o co chodzi, no bo ja, ja często właśnie słyszę, że, że się zaczynało już w przedszkolu, ale to nie jest tak, że to jest wyznacznik, no bo ja też w przedszkolu śpiewałam. Zawsze śpiewałam, zawsze śpiewałam, na konkursy, piosenki, śpiewałam poszła Karolinka, zawsze Oczywiście. to były jakieś takie Obowiązek. rzeczy. Tylko, że nie poszłam mimo wszystko tą drogą. Ja jestem z, pochodzę z muzykalnej rodziny. Moja mama śpiewała w operetkach, tata też śpiewał pięknie, grał na klarnecie, moja siostra również pięknie śpiewa. Natomiast no jak już się siostra moja urodziła, to no jakby siłą rzeczy mama przestała, że tak powiem, śpiewać. Natomiast mi ta skaza genetyczna została. Ja po prostu nie mogę nie śpiewać. Mój mąż zawsze twierdzi, że mówi dziubek, ty wydajesz za dużo dźwięków za darmo. Bo ja po prostu leci jakaś piosenka, którą znam, i jest tam luka, bo ktoś nie dograł trzeciego czy tam jakiegoś głosu, ja go od razu muszę zaśpiewać, bo on tam powinien być. nie? No bo tam pasuje. Tam, tam, bo on tam pasuje. <grym> powinien tam być. Byłaby taka pełnia harmoniczna. Dlatego yy, tak mi zostało. Mama mnie przestrzegała przed paroma rzeczami związanych, związanymi z, z, z kulturą. Że co, że pieniędzy nie ma nigdy? Yy, tak, że mam nie liczyć na to, że, że będą z tego jakieś ogromne pieniądze, yy, sporo wyrzeczeń, yy, jak nie będziesz musiała, to się nie maluj. I takie, wiesz, cał, całe życie słyszałam te wskazówki i mówię, mamo, ale kiedy ja lubię śpiewać, może jak Bóg da, to jakoś się uda i jakoś sobie w życiu dam radę. Oczywiście mam jeszcze inne zawody, mam ich kilka. Także nie nieźle, ale muzyka jednak jest taką, tą największą pasją, która mi sprawia największą frajdę. Nie jest właśnie to męczące, że chcąc śpiewać, to mimo wszystko potrzebny jest duży zawód, bo jeżeli nie jest się Sanach albo Dawidem Podsiadło, no to niestety trzeba mieć inną pracę i wszystko trzeba godzić i łączyć. No, staram się, żeby... To, co robię poza muzyką, w nijaki sposób mi nie przeszkadzało w mojej pracy muzycznej. Powiem tak, najpierw muzyka, a potem cała reszta. Do tej pory nie miałam takiej sytuacji, żeby mi jakoś to kolidowało w życiu. Ja jestem naturoterapeutką również, dyplomowaną. Jestem inżynierem produkcji ogrodniczej i zielarskiej, no co ty? także jest tego trochę. Teraz jestem rolnikiem dla odmiany, mamy własną, własną ziemię, więc mamy przede wszystkim swoje jedzenie zdrowe, niepryskane. A co, 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 co sadzicie, co siejecie? Wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia, mam nawet własną pszenicę, wyobraź sobie, nie pryskaną niczym. Co ty opowiadasz? Naprawdę. Nie, no, to teraz mnie zaskoczyłaś i to bardzo. Naprawdę, teraz czekamy, aż, aż przyjedzie maszyna, która będzie nam te pszenicę mieliła na odpowiednią grubość, żebyśmy sobie mogli również ze swojej pszenicy chleb piec i tak dalej. Mamy zwierzątka, mamy swoje ziemniaki, marchewki, no wiesz, podstawowe rzeczy, które są człowiekowi niezbędne do przeżycia. I spokojnie dajemy radę, i powiem Ci, zdecydowanie lepiej się czujemy. Zresztą my już od bardzo wielu lat yy, przeszliśmy na tak zwane zdrowe jedzenie. Wiesz, my całe życie z, z moim Krzysiem yy, w busach, po hotelach, to jedzenie i tak dalej, więc trochę nam się już znudziło. Dlatego postanowiliśmy, że własne jakieś 15 lat temu albo lepiej przeszliśmy. Nie mamy telewizji. Też nie przepraszam mam. bardzo. Ja, te, ja też nie mam, więc jakby ja Przede rozumiem. wszystkim raz, że nie miałabym czasu, żeby ją oglądać. Jest zbędny mebel w domu. Jeżeli coś potrzebuję, chcę sobie obejrzeć. Są teraz inne możliwości, można to zrobić. TVS też można pooglądać w internecie. Można, Także można. dajemy sobie radę. Natomiast zupełnie się zmieniło nasze życie, kiedy zaczęliśmy wytwarzać własne, własną żywność. Dużo się zmieniło, na przykład mój Krzyś był kiedyś biały, po prostu bielusieńki, teraz mu włosy ciemniają, im jest starszy, tym ma ciemniejsze włosy. I różne takie rzeczy się dzieją, o których byśmy nie pomyśleli. Karoten Natomiast... działa, karoten od tych marchewek. Tak do jest, ale jednak muzyka ponad wszystko. A teraz przypomnij sobie pierwszy koncert dla dużej publiczności. Uh, tak, pierwszy koncert dla dużej publiczności. To było bardzo dawno temu. Miałam chyba ze 12 lat wtedy, śpiewałam w scholi parafialnej i byłyśmy z dziewczynami moimi na sakrosągu w Katowicach, który żeśmy zresztą wygrały i na koncercie finałowym właśnie po raz pierwszy zobaczyłam taką ilość ludzi, że miałam gęsią skórę, ale miałam towarzystwo koleżanek swoich, także było bardzo fajnie, adrenalina działała, zaśpiewałyśmy Chyba najpiękniej jak do tej pory. To robi wrażenie. A drugi taki koncert, to już będąc dorosłą osobą w Warszawie na lotnisku, i była tak zbudowana scena, że nie miałaś możliwości zobaczenia, jak wygląda publiczność, ile ich tam jest. Bo była tak zabudowana, że się nie dało spojrzeć. Dopiero jak zapowiedzieli cię, wyszłaś na scenę, to dopiero mogłaś zobaczyć ten ogrom ludzi. I to było pierwszy raz w życiu, kiedy mnie zatkało. Koledzy z zespołu już grają wstęp. Ja staję przed mikrofonem i patrzę, że nie widać końca tych ludzi. Jeden wstęp, drugi wstęp, trzeci wstęp. W końcu podchodzi Krzyś i śpiewaj. I już wyda, jak już wydałam pierwszy dźwięk, to to potem już poszło. Ale to jest cudowne. – Cudowne przeżycie. – Jak zaśpiewa. cię zatka. Nie, jak już cię zatka, to jest najgorsze w tym wszystkim, ale... Od tego czasu mam zawsze mam tremę. Zawsze mam tremę, jak wychodzę na scenę, natomiast to już nie jest taka paraliżująca trema, tylko taka mobilizująca. No, będzie dobrze, motywacja, tego, fu... No najgorzej jest, jak, jak masz publiczność taką... To jest chyba najgorsze. Co? Jeju, to nie wiesz, ja coś źle robię. Może coś powinnam zmienić, coś... Coś zrobić, żeby tych ludzi, a może oni mają zły dzień, a może się jakoś, ale zawsze jakoś później to się rozkręca, coś pożartuje z tymi ludźmi, ty, ale to jest przerażające, jak tam mówi, Boże, robię coś źle, no ani ich to nie cieszy, ani nie śmieszy, ani nie mają z tego przyjemności, co ja mam zrobić. Nie? Ale to, wiesz, to są takie rzeczy, które też uczą w życiu. Powiedz mi, Kasiu, który artysta, który gatunek muzyczny Cię ukierunkował na to, co teraz robisz? Hmm, to ciężko powiedzieć, powiem, bo ja z, z, każdej, z każdej dziedziny muzycznej, w której miałam przyjemność uczestniczyć, zawsze sobie coś wyciągnęłam. Bo to jest kształcące bardzo, żeby, żeby przejść różne etapy muzyczne w życiu, żeby potem się w końcu zdecydować na coś, co ci najbardziej odpowiada. Ja w sumie. Nie, nie mam takiego konkretnego, bo ja i Iroka, jak wiesz, z, z Wandą, która widziałam była niedawno Twoim gościem była, była, tak. Z Mariuszem Kalagą śpiewałam, z Tomkiem Szwedem, śpiewałam, z Jackiem świętej pamięci, kubikowskim, z Robertem Janowskim, także różny. Rozstrzał jest dosyć ro konkretny. Różne country śpiewałam wiele lat, także poezję śpiewaną, no różne rzeczy śpiewałam. Ja po prostu lubię śpiewać, lubię. Jak melodia ma swój, swój rytm, swoje następstwo dźwięk po dźwięku. No Nie, nie dałaś się tak troszeczkę za, za zaszufladkować. zaszufladkować w o, dany i prób gatunek. Próbowano, próbowano mnie zaszufladkować, natomiast ja jestem na tyle uparta i uniwersalna, że nie dałam się zaszufladkować. Ja po prostu lubię muzykę jaka ona jest. Ale nie tylko muzykę, bo y, też literaturę. Ja słyszałam, słuchaj, że tę książkę napisałaś. Tak, owszem. Popełniliśmy z, <laughs> wraz z moim Krzysiem y, książkę, w zasadzie można by powiedzieć dla naturoterapeutów. Natomiast y, postanowiliśmy ją napisać, dlatego, żeby jakby dodać otuchy innym ludziom, którzy byli w podobnej sytuacji. Ponieważ od ponad roku mamy pod opieką naszą maminkę, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Mama jest po czwartym udarze. Miała całkowity niedowład prawej strony. Na początku nie siedziała nawet, tylko leżała, nie mówiła, nie używała rąk. Wszystko trzeba było przy niej robić. Natomiast teraz jesteśmy na etapie, że sama się ubiera, sama je, a jak już zaczyna nas. Że tak powiem, rozstawiać po kątach, daj mu coś do roboty, co tak będzie siedział, to już wiemy, że jest bardzo dobrze. I postanowiliśmy ten rok, bo to już ponad rok, yy, opisać, żeby dać ludziom nadzieję, że to nie jest koniec świata. Mimo, że pan doktor, jak żeśmy mamę odbierali ze szpitala, powiedział, że jeżeli chodzi o limit cudów w stosunku do mamy, to on już został wyczerpany. I mamy się zdecydować, gdzie byśmy ją chcieli umieścić. No, ale ja sobie nie wyobrażałam tego, żeby mamy umieścić wśród obcych ludzi jakiejś. Mówię, no, najpierw musimy spróbować, czy my damy radę, ale zabieramy ją do domu. I moim zdaniem to była bardzo dobra decyzja. Bo nam się udało, mamy podnieść, że tak powiem, i teraz jest normalnie kontaktową osobą. Fakt, pamięć krótkotrwała jest nadal jeszcze taka nie do końca, ale codziennie powtarzamy te same rzeczy i już są efekty tego, że jak cię zapytam, zapytam, co ja ci zawsze mówię, maminko, że Twoim jedynym obowiązkiem w tym domu jest, i ona kończy zdanie: dbać o siebie. Mhm. Więc. Ta pamięć gdzieś tam ma pewne szufladki, które trzeba otwierać. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, trzeba codziennie powtarzać te same rzeczy, odpowiadać na te same pytania co kilka minut. Yy, musimy pamiętać o tym, że każdy z nas kiedyś będzie stary, daj Boże, i nie wiadomo co będzie, więc bądźcie Państwo cierpliwi. A, samo to, że się widzi później taką osobę. Jak ona już śmiga, że wasza robota nie poszła na marne, że dała efekt. To jest naprawdę prawdziwa radocha. I tutaj postawimy y, kropkę, Kasiu. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za Twoją historię, o muzyce, o książkę, o, o książce, o mamie. Y, życzę y, powodzenia, trzymam kciuki i wielkie pozdrowienia dla Twojego małżonka. I mamy również. Dziękuję uprzejmie, <laughs> przekażę. I dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że do następnego razu. Oby tak było. Kasia Lorenc.